Dzień dobry. Ja się nazywam Martyna Woropińska i poprowadzę dla Państwa dzisiaj kolejne webinarium odbywające się w ramach 12 miesięcy tematycznych z portalem Labi.pl. Jest to inicjatywa realizowana przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Stowarzyszenie Labib. I tematem dzisiejszego webinarium, które się odbywa w ramach miesiąca tematycznego poświęconego pracy w bibliotece, tematem jest satysfakcja w bądź z pracy w bibliotece. Naszą dzisiejszą ekspertką jest Natalia Gromow, dyrektorka Biblioteki Gdynia, członkinia Stowarzyszenia Labib, której za chwilę oddam głos, ale zanim to zrobię, chcę Państwu również przypomnieć, że poza webinariami, które dla Państwa organizujemy na portalu Labib, pojawia się seria ciekawych artykułów przygotowanych przez naszych ekspertów, członków Stowarzyszenia Labib. W związku z tym serdecznie zapraszam do tego, żeby na portal zajrzeć i poczytać o tym, co mają do powiedzenia eksperci, ale również zapraszam do tego, żeby na tym portalu umieszczać swoje artykuły i scenariusze, opowiadając o swoich pomysłach bądź doświadczeniach. A okazja i powód do tego jest jeszcze kolejny, a mianowicie taki, że w czerwcu trwa kolejna odsłona konkursu dla użytkowników portalu Labib. Konkursu Dziel się wiedzą, wygrywaj nagrodę z labib.pl i umieszczając tam swój artykuł w danym temacie, można wygrać czytnik e-booka. Świetny Kindle, który przyda się z pewnością podczas wakacji. W związku z tym zapraszam do tego, żeby umieszczać swoje artykuły bądź scenariusze i w ten sposób dzielić się wiedzą i doświadczeniami, która płynie z Państwa pracy. Natalia, to tym krótkim wstępem ja zakończę i oddaję Ci głos. Dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie słychać. Bardzo miło jest wszystkich Państwa powitać na naszym kolejnym webinarium. I tak jak Martyna powiedziała przed chwilą, w tym miesiącu na portalu labib.pl zajmujemy się tym, czym robimy w bibliotekach. Ja, ponieważ jestem w chwili obecnej dyrektorką Biblioteki Gdynia, chciałabym opowiedzieć Wam o tym, czym zajmujemy się właśnie w Bibliotece Gdynia i o tym, co bardzo jest dla mnie ważne w tej pracy w bibliotece i w tym czasie, kiedy jestem dyrektorką tej biblioteki, czyli o tym, czy faktycznie pracownicy biblioteki czerpią z pracy w bibliotece satysfakcję i właściwie skąd się bierze ta satysfakcja w pracy. Czyli nie będę dzisiaj mówiła o tym, co nas satysfakcjonuje, to znaczy w jaki sposób możemy tę satysfakcję z pracy mieć, czerpać, tylko bardziej o tym z punktu widzenia zarządzania całą biblioteką i budowania zespołu bibliotecznego, bo to jest w bibliotece najważniejsze, będę mówiła o tym, w jaki sposób tę satysfakcję możemy po prostu badać, czy faktycznie ją czujemy, czym jest taka satysfakcja z pracy i tym chciałabym się dzisiaj zająć w trakcie naszego spotkania. Na samym początku chciałabym powiedzieć jeszcze właściwie dlaczego. Dlatego, że moim zdaniem w bibliotece najważniejsi są ludzie. To znaczy tak samo ważni są ludzie, którzy do nas przychodzą, czyli nasi czytelnicy, bo bez nich byśmy nie funkcjonowali, ale równie ważni są pracownicy. Dlaczego? Dlatego, że jest to, no, użyję takiego brzydkiego słowa, ale jest to po prostu najważniejszy zasób biblioteczny. Ważniejszy według mnie niż książki, ponieważ do książki możemy odtworzyć, natomiast jeżeli nie będziemy mieli dobrego zespołu w bibliotece, nie będziemy dobrze ze sobą współpracowali, to tak naprawdę obawiam się, moim zdaniem ta biblioteka na pewno nie będzie dobrze funkcjonowała, choćby miała nie wiadomo jakie zbiory, nie wiadomo jakie pieniądze i funkcjonowała w nie wiadomo jak świetnych pomieszczeniach. Stąd ten temat satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy i z tego, że pracują w bibliotece, jest po prostu dla mnie taki bardzo istotny. Zresztą to oczywiście nie tyczy się tylko i wyłącznie biblioteki, ponieważ jest to taki całe szczęście w tej chwili ogólny trend, który mówi o tym, że najważniejszym zasobem każdej organizacji jest jej wykwalifikowana kadra i tylko ludzie, którzy odczuwają satysfakcję
pracy, tak naprawdę będą mogli się w pełni zaangażować w tę pracę i będą mogli budować organizację, czyli budować swoje miejsce pracy, będą mogli świadczyć dobre usługi, a biblioteka, jakby na to nie spojrzeć, jest takim miejscem właśnie świadczenia usług naszym czytelnikom. I o tym chciałabym dzisiaj troszeczkę porozmawiać. Na sam początek chciałabym zadać Wam takie pytanie, z czym Wam się kojarzy satysfakcja? Ja tutaj wypisałam kilka takich pojęć, z czym mi się kojarzy satysfakcja. Jest to oczywiście zadowolenie z pracy, to, że realizujemy własne oczekiwania, jest to motywator do dalszego działania. Satysfakcja kojarzy mi się z poczuciem sprawiedliwości i oczywiście jest to stan emocjonalny, więc jest to bardzo subiektywne, ale jeżeli mielibyście ochotę, to bardzo chętnie posłucham albo przeczytam na czacie, bo nie posłucham, z czym Wam, jako pracownikom biblioteki, kojarzy się właśnie satysfakcja. Jeżeli mogłabym prosić, jeżeli ktoś chciałby się podzielić, to bardzo bym prosiła, żeby właśnie na tym czacie teraz trochę o tym opowiedzieć. Widzę, że bardzo dużo osób pisze. Będę starała się to wszystko na bieżąco czytać, a to jest chyba, że docenieniem naszej pracy, jak najbardziej, to jest bardzo ważne, poczucie spełnienia, zadowolenie, radość, docenienie przez pracodawcę, zaufanie, to są takie pojęcia, które faktycznie kojarzą się, znaczy mówią o tym, że jesteśmy usatysfakcjonowani. Pani Bronisława napisała, że satysfakcja to przede wszystkim zadowolenie czytelnika i to też jest ważne, ale chciałabym powiedzieć, że jeżeli czytelnik nie będzie zadowolony, jeżeli będzie obsługiwany przez osobę, która nie jest usatysfakcjonowana ze swojej pracy. Zaufanie do wiedzy, możliwość rozwoju, docenienie finansowe to też jest jeden z elementów, składników satysfakcji z pracy, jak najbardziej. Dziękuję bardzo, Marta, poczucie, że robi się coś istotnego. To jest coś, co faktycznie bardzo pomaga w tym, żeby odczuwać satysfakcję z pracy, że robimy zadania, wykonujemy zadania, które są ważne nie tylko dla nas, ale też dla wielu innych osób, dla naszego otoczenia. Pan Maciej napisał, że satysfakcja składa się z wielu elementów i jest to jak najbardziej prawda, a że brak jednego może wpłynąć na jakość. Oczywiście. I o tym właśnie dzisiaj sobie porozmawiamy. Dziękuję bardzo. Chciałabym teraz Wam powiedzieć, przedstawić taką definicję satysfakcji w pracy. Satysfakcja, tak to definiują eksperci, którzy zajmują się zarządzaniem. Satysfakcja w pracy jest to przede wszystkim pozytywny stosunek osób zatrudnionych do powierzonych im obowiązków, a także otoczenia pracy i współpracowników. I jest to naprawdę niezwykle ważne. I tak jak wynika z tej definicji, ta satysfakcja z pracy jest takim odczuciem bardzo, bardzo subiektywnym. Też zwraca się uwagę na to, że tak naprawdę jeżeli badamy satysfakcję, satysfakcja nie jest... przepraszam, jeszcze tylko przeczytam coś bardzo ważnego. Pani Grażyna napisała, że jest to możliwość podejmowania własnych decyzji, pytanie o zdanie i opinię. I to jest też jeden z tych bardzo, bardzo ważnych elementów, który świadczy o satysfakcji i który też jest jakby składową tego upełnomocnienia. Bo ludzie, pracownicy, którzy są pytani o opinię, dużo chętniej angażują się w to, co dzieje się w ich zakładzie pracy, w naszym przypadku na pewno w bibliotece, kiedy są włączeni w proces decyzyjny dotyczący jakby pracy biblioteki. To jest bardzo ważne. Ale wracając do tej definicji, jak z niej wynika, tak jak Państwo ją teraz czytacie, satysfakcja jest odczuciem bardzo subiektywnym i często tak naprawdę nie pokazuje nam realnej sytuacji, tylko właśnie pokazuje nam nasze zdanie na temat tego co się w naszym otoczeniu dzieje. I jest to oczywiście rzecz bardzo, bardzo zmienna, ale zadaniem według mnie osób zarządzających jest podtrzymywanie tej satysfakcji z pracy na jak najwyższym poziomie.
Bardzo, jeszcze tak trochę nawiązując do teorii dotyczącej właśnie pojęcia satysfakcji i tego, jak ważna ona jest w pracy naszej codziennej, chciałam tutaj przytoczyć różne teorie dotyczące właśnie tego pojęcia. Kiedyś myślano, że satysfakcja, czyli spełnienie potrzeb pracownika i to, że on odczuwa satysfakcję z pracy, czyni pracownika bardziej efektywnym, ale muszę Wam powiedzieć, że tak naprawdę żadne badania tego nie potwierdziły. Jakby ta satysfakcja, to zadowolenie z pracy nie wpływa specjalnie na naszą efektywność w pracy. Natomiast niedawno, jakiś czas temu, teoretycy zarządzania doszli do takiego wniosku, że połączenie tego poziomu satysfakcji i tego, że jesteśmy bardziej produktywni, bardziej efektywni, bardziej zaangażowani, występuje tylko wtedy, kiedy mamy wspólny cel, tak? Kiedy to jakby to nasze zaangażowanie prowadzi do tego właśnie, że realizujemy coś bardzo istotnego. I to jest to, co też tutaj mówiła na czacie Marta, że to poczucie jakby się łączy z tym, że nasza praca jest potrzebna i jest potrzebna nie tylko nam, ale jest też potrzebna innym osobom. To samo to, że wykonujemy jakieś zadanie, daje nam satysfakcję i czyni to, że satysfakcja jest motywatorem do dalszych działań, czyli jest jakbyście takim samonapędzającym kołem. Dlatego jest ona tak bardzo i tak niezwykle ważna. No ale jeżeli dochodzimy do takiego momentu, że tak naprawdę osoby zarządzające mogą sobie zadać takie pytanie, dbanie o satysfakcję pracownika jakby nie łączy się z tym bezpośrednio, że ten pracownik będzie dużo lepiej pracował, to czy takie właściwie badania satysfakcji, o których chciałabym dzisiaj trochę opowiedzieć, są ważne. Jeżeli satysfakcję pracownikowi nam w pracy przynosi to, że efektywnie i że dobrze spełniamy swoje zadania, że te zadania są ważne, to też tak naprawdę zarządzającej osobie, liderowi organizacji powinno zależeć na tym, żeby ten poziom satysfakcji podnosić w jakikolwiek sposób, badać, skoro tak naprawdę pracownicy wykonując ważne zadania sami sobie ten poziom satysfakcji podnoszą i jakby są zadowoleni ze swojej pracy. Ale jednak okazuje się, że tak, że bardzo, bardzo ważne jest to, żeby ten poziom satysfakcji podnosić. A dlaczego? To chciałam Was teraz zaprosić do wypełnienia ankiety. Ankieta nie jest krótka, ale jest dość prosta i tutaj i po wypełnieniu tej ankiety będziemy mogli zobaczyć, dlaczego tak naprawdę te badania satysfakcji warto prowadzić. Także Martyna, jeżeli mogłabym Cię prosić, to poproszę, żebyś włączyła ankietę. Oceń ważność podanych czynników w kształtowaniu Twojej satysfakcji z pracy, gdzie 1 oznacza, że jest to czynnik nieważny, a 5, że jest czynnik kluczowy. Poniżej znajdą Państwo 16 takich czynników i każdemu z nich trzeba przypisać wartość, jak on bardzo jest ważny dla Państwa. Przypominam, że 1 oznacza, że jest nieważny, a 5, że jest kluczowy. Pierwszy z tych czynników to jest przestrzeganie przepisów. Już Państwo mogą oczywiście wypełniać tą ankietę. Jak dobrną Państwo do 16 czynniku, to poniżej jest przycisk wyślij i proszę w niego kliknąć, abyśmy widzieli Państwa głosy. Ja w tej chwili przeczytam, jakie to są czynniki tutaj zaproponowane. Pierwszy czynnik to jest przestrzeganie przepisów. Drugi, jasność uzyskiwanych informacji. Trzeci, stabilność zatrudnienia. Czwarty, wysokość wynagrodzenia. Piąty, kontakty ze współpracownikami. Szósty, relacje z przełożonymi. Siódmy, wyrozumiałość pracodawcy. Ósmy, sprawiedliwość przełożonego. Dziewiąty, dostępność informacji. Dziesiąty, możliwość awansu. Jedenasty, wyposażenie stanowiska pracy. Dwunasty, sposób wynagradzania. Trzynasty, możliwość rozwoju. Czternasty, rodzaj wykonywanych zadań. 15. samodzielność działania i 16. elastyczność czasu pracy. Poprosimy, żeby Państwo przypisali wartość od 1 do 5 każdemu z tych czynników, gdzie 1 oznacza, że jest to czynnik nieistotny, a 5 oznacza, że jest kluczowy.
widzę, że Państwo już intensywnie wypełniają. Część z Państwa doszła już nawet do ostatniego z tych czynników i oznaczyła, jak on jest, jak bardzo jest istotny dla Państwa w pracy. Spróbujemy dobrnąć do pułapu 60% osób uczestniczących, które wypełnił ankietę. Widzę, że w tym momencie się zbliżamy do 50%. W związku z tym podamy sobie jeszcze chwilę na to, żeby Państwo dokończyli wypełnianie tej ankiety. Przypominam, że poprosimy Państwa o ocenienie w skali od 1 do 5 ważności podanych poniżej czynników w kształtowaniu Państwa satysfakcji z pracy. Poniżej jest 16 czynników. Każdy z tych czynników można ocenić na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, że jest to czynnik nieważny, a 5, że jest czynnikiem kluczowym. Przekroczyliśmy już próg 60% uzyskanych odpowiedzi przez Państwa. W związku z tym powoli będziemy kończyć tę ankietę, ale jeszcze damy szansę tym z Państwa, którzy jeszcze się zastanawiają, żeby zaznaczyli na skali, jak bardzo te czynniki są dla Państwa ważne. Przypominam, że mamy 16 czynników i na końcu, aby zapisać swoją odpowiedź, trzeba kliknąć wyślij. Dobrze, to ja odliczam w takim razie od 5 do 0 tym razem. I jak skończę odliczanie, kończymy wypełnianie ankiety i zobaczymy, jak wyglądają wyniki. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ostatni z Państwa mają szansę w tym momencie kliknąć wyślij. Ja kończę możliwość wypełniania ankiety i udostępniam Państwu wyniki, a Ciebie, Natalio, poproszę o komentarz. Dobrze, widzę, że Natalia się z nami łączy. Państwo już widzą wyniki i mogą sami trochę pownioskować, co jest dla Państwa ważne, a co mniej ważne. Ale już jest z nami Natalia. Już jestem, tak. Przekazuję Ci. Tak, te czynniki, które tutaj zostały podane, one nie są przypadkowe, ponieważ one jakby dzielą naszą, te czynniki są podzielone według potrzeb, które jako ludzie odczuwamy wszyscy, potrzeb podzielonych na 4 grupy, tak? Pierwsza z nich to jest poczucie bezpieczeństwa, druga to jest poczucie afiliacji, trzecia to jest coś bardzo ważnego w pracy, czyli to, że czujemy się doceniani i mamy wpływ na to, co się dzieje, czyli takie poczucie trochę władzy, a czwarta grupa mówi o naszym rozwoju zawodowym. Te czynniki zostały tutaj wybrane przeze mnie, to znaczy za, jakby ja sama ich nie wybrałam, ale jest to rzecz, która została wybrana przeze mnie z artykułu pani Agnieszki Springer, która badała satysfakcję pracowników i tak sobie właśnie takie przykładowe czynniki, a oczywiście one są przykładowe, tak jak mówię, podała, dlatego ja je tutaj wykorzystałam w tej ankiecie i na podstawie tego możemy zobaczyć, co tak naprawdę jest dla nas niezwykle istotne w pracy. Zobaczcie, jeżeli mamy tutaj przestrzeganie, pierwsza rzecz, przestrzeganie przepisów, czyli ten pierwszy czynnik, który mówi o tym, że czujemy się, że ta potrzeba bezpieczeństwa jest zapewniona w pracy. 40% osób, które oddały głos, powiedziało, że to jest dla nich niezwykle ważne, tak? Czyli jest to jakby konieczna rzecz, która realizuje, jest częścią tego, czy odczuwa mają satysfakcję z pracy. Druga najliczniejsza grupa to jest czwórka, czyli no, bardzo, bardzo ważne. Jasność uzyskiwanych informacji. Również 76% z Państwa, 76 osób z Państwa, 62% powiedziało, z osób, które wzięły udział w tej ankiecie, że jest to niezwykle istotne. Stabilność zatrudnienia.
75 osób, 61% osób, które brały udział w ankiecie. Wysokość wynagrodzenia to również jest ten czynnik, który mówi nam o tym, że czujemy się bezpiecznie. I tutaj widzę, że 50% powiedziało, że to jest niezwykle konieczne, natomiast tylko jedna osoba, 1%, uznała, że właściwie nie ma to większego znaczenia, jeśli chodzi o tą satysfakcję z pracy. Kontakty ze współpracownikami, tu już przechodzimy do tej potrzeby afiliacji, czucia się dobrze w zespole. Tak samo zdecydowanie piątka wygrywa w relacjach również z przełożonymi, w tym, że pracodawca jest wyrozumiały, czyli też, że zapewnia nam to dobre poczucie w zespole. Sprawiedliwość przełożonego 73%. Osoby 59%, też bardzo, bardzo wysoki wynik. Dostępność informacji tutaj tak samo. Więc zobaczcie, to są takie czynniki, które mówią nam o tym, że naprawdę to poczucie bezpieczeństwa w zespole, bycia w tym zespole jest niezwykle, niezwykle istotne. Możliwość awansu, tutaj już troszeczkę bardziej są te głosy rozłożone, ale też mieścimy się w tej skali najwyższej, to znaczy w punktacji najwyższej, bo 4 i 5 jest czymś takim, jest tym wynikiem, który jest wysoko. Jeśli chodzi właśnie o możliwość awansu, jest to już jakby czynnik, który jest, mieści się w tej trzeciej grupie, w poczuciu władzy i informacji, współdecydowania jakby o tym, co się dzieje w naszej instytucji. To samo się tyczy wyposażenia stanowiska pracy, sposobu wynagradzania, nie tego, ile zarabiamy, tylko w jaki sposób, czy w sposób sprawiedliwy, czy niesprawiedliwy nagradzane są nasze osiągnięcia. I możliwość rozwoju to oczywiście już jest rozwój. Zobaczcie, też dla 46% jest to niezwykle konieczny czynnik w tym, czy odczuwamy satysfakcję z pracy. Rodzaj wykonywanych zadań tak samo. Mamy samodzielność działania, która też się mieści w tej kategorii potrzeby rozwoju. Też 4 i 5 jest jakby najwyższą grupą i elastyczność pracy. Tutaj bardzo równo między 4 a 5, bo 34 osoby, 35 odpowiedziały, że 34 odpowiedziały na czwórkę, a 35 zaznaczyły, że jest to czynnik konieczny. Są to rzeczy, które przykładowe czynniki, bo tych czynników, które wpływają na naszą satysfakcję w pracy, jest bardzo dużo. Ja takie podobne badanie pozwoliłam sobie zrobić na moich koleżankach z Labibu, z naszego stowarzyszenia, i teraz chciałabym wrócić do prezentacji, bo chciałabym Wam pokazać, że zobaczcie, tutaj jesteśmy grupą ludzi pracujących w bibliotekach, która jest jakby dość przypadkowa, to znaczy nie jesteśmy pracownikami jednej biblioteki, tylko pracujemy w różnych bibliotekach. Te drugie wyniki, które chciałam Wam pokazać, też tyczą się grupy osób, które pracują w bardzo różnych bibliotekach, ale spójrzcie, one są bardzo, bardzo podobne. Mamy bezpieczeństwo, afiliacja, władza i uznanie, czyli tak samo podzielone te dokładnie potrzeby pracownika i wybrane czynniki, które kształtują satysfakcję z pracy. I zobaczcie, no, tak naprawdę większość tych odpowiedzi mieści się w punktacji między 3 a 5, tak? W momencie, kiedy 3 to jest to, że jest to tam, no, nam generalnie ani ważne, ani nieważne. Natomiast no, zdecydowana większość mieści się w tej kategorii 4 i 5, trójki są nieliczne. Mamy we władzy i uznaniu, tutaj mamy w możliwościach awansu. To jest, mieliśmy jedną odpowiedź, taką dość niską, z tego co pamiętam, w naszej ankiecie przeprowadzonej tutaj dotyczącej nie wysokości wynagrodzenia, ale chyba też możliwości awansu. I tutaj też nam się zdarzyło, że jedna, znaczy nie jedna, ale część tych osób, niewielka, która odpowiadała na tę ankietę z Labibu, też zaznaczyła, że ta możliwość awansu nie jest taka istotna. Ale tak jak widać po tych kolorach, naprawdę mieścimy się w tej skali żółto-pomarańczowej, czyli można było dojść do takiego wniosku, że te czynniki wśród pracowników bibliotek
są na dość podobnym poziomie. I to jest też coś, co mnie dość cieszy, ponieważ jakby, tak jak, ponieważ mówię o mojej pracy, to potem na końcu będę też mówiła o tym, co chciałabym, żeby nam się udało zrobić. I to, że mamy takie zbieżne potrzeby i zbieżne opinie na temat ważności pewnych czynników, jest czymś, co wydaje mi się, że pozwoli mi na to, żeby zrealizować ten projekt, który sobie zaplanowałam. Po co właściwie robimy te badania satysfakcji? Widzimy, że są różnego rodzaju czynniki, które jakby tę satysfakcję naszą w pracy kształtują. Oczywiście tych czynników może być znacznie więcej, bo oprócz atmosfery, istotności gratyfikacji rzeczowych możemy też badać różne inne rzeczy. Możemy badać, czy zarządzanie jest sprawiedliwe, możemy badać wykorzystanie umiejętności. To jakby, co chcemy badać, będzie zależało już od potrzeb poszczególnych bibliotek, poszczególnych organizacji, bo te badania satysfakcji często są bardzo dostosowane do potrzeb jakiejś konkretnej instytucji. Ale generalnie, co nam daje badanie satysfakcji? Wiemy już, że nie przekłada się jakby, że satysfakcja, wiemy, zakładamy, że satysfakcja jak pracownika niekoniecznie musi się przekładać na to, że on będzie super efektywny i jakby no wzrośnie jego efektywność w pracy. Natomiast na pewno badania satysfakcji pozwalają osobom, które zarządzają instytucjami, poznać motywację i opinię załogi. I to jest niezwykle istotne, bo to też jakby samo to, że pytamy, też daje, albo że możemy udzielać pewnych odpowiedzi, że angażuje się nas w jakiś proces, też daje nam poczucie satysfakcji i zaangażowania w działalność instytucji. Ważne jest też to, że badanie satysfakcji może pomóc osobom zarządzającym, kierującym zespołami określić, które z ich działań mają wpływ na postępowanie pracowników. Niezwykle istotne jest to, że regularne prowadzenie badań satysfakcji albo badania satysfakcji prowadzone w momencie jakiejś zmiany pomagają nam poznać nastawienie osób do tej zmiany, albo też, co więcej, pomagają nam przekonać pracowników do tego, że pewna zmiana jest konieczna, dzięki temu, że dajemy się im po prostu wypowiedzieć i liczymy się z ich wypowiedziami, bo to też oczywiście nie chodzi o przeprowadzenie samego badania, ale też jakby, znaczy nie chodzi o samo badanie, ale też o to, co się potem z tym badaniem zrobi. Są to niezwykle istotne informacje w momencie, kiedy jesteśmy na etapie tworzenia strategii naszych bibliotek, ponieważ możemy to wykorzystać do budowania jednej z części tej strategii dotyczącej właśnie budowania zespołu. Te wyniki badań satysfakcji pomagają bardzo w określaniu słabych i mocnych stron instytucji. Badania satysfakcji mogą pokazywać punkty zapalne, mogą pokazywać, gdzie coś się źle dzieje w zespole. Oczywiście, jeżeli ankieta, którą będziemy przeprowadzać, będzie skonstruowana dobrze. I to, co tutaj ja na końcu napisałam na prezentacji, to, że przeprowadzamy takie badania, że przeprowadzamy je regularnie, że wdrażamy później pewne rzeczy, które nam z tych badań wynikają, po to, żeby usprawnić pracę w bibliotece, żeby ludzie, którzy w niej pracują, czuli się jeszcze bardziej po prostu usatysfakcjonowani, pozwala nam czasem wykorzystać to badanie, pozwala nam czasem wykorzystać sam fakt prowadzenia czegoś takiego w rozmowach z decydentami, ale też może być zimnym prysznicem dla nas samych osób, które na przykład kierują biblioteką, tak jak ja, bo dzięki takiemu badaniu mogę, moim zdaniem, na przykład wszystko dzieje się dobrze, a z badania satysfakcji wynika, że niestety wcale tak nie jest. Mimo tego, że badanie satysfakcji jest jakby pojedyncza odpowiedź jest rzeczą bardzo subiektywną, to taki wynik ogólny, który możemy z tego wyciągnąć, jest naprawdę bardzo ważną, obiektywną daną dotyczącą biblioteki bądź jakiejkolwiek instytucji. Jest to źródło informacji zwrotnej o firmie i to jest naprawdę bardzo ważne i jest to źródło informacji od
najważniejszego bądź jednego z najważniejszych elementów kultury organizacji, kultury naszych bibliotek, czyli ludzi, którzy ją tworzą. Dlatego moim zdaniem naprawdę warto takie badania satysfakcji przeprowadzać, warto to analizować i warto po prostu sprawdzać, czy ludzie, którzy z nami pracują, są usatysfakcjonowani ze swojej pracy. Ważne jest też w badaniach satysfakcji, że to, że pokazują nam, czy mamy zbieżne cele, czy cele naszej biblioteki są zbieżne z celami osób, które w niej pracują, bo tylko i wyłącznie zespół, który ma te cele, które cele osobiste, zawodowe są takie same jak cele instytucji, w której się pracuje, ma szansę budować siłę takiej organizacji. Tutaj chciałabym jeszcze też nawiązać troszeczkę do strategii, dlatego że przy samym, bo te wartości i cele, które określamy sobie w bibliotece, które chcemy zrealizować, wypracowujemy dość często na etapie właśnie budowania strategii biblioteki. Nie mówię o jakimś super ważnym dokumencie, ale po prostu o tym, że planujemy jakby naszą działalność, bo tak musimy robić i wyznaczamy sobie jakieś cele. I wtedy już na tym poziomie warto zapytać ludzi, którzy z nami pracują, o to, jakie oni mają cele, jak oni sobie wyobrażają cele naszej instytucji i czy oni się tak naprawdę realizują, czy oni realizują swoje zawodowe cele w momencie, kiedy pracują w bibliotece, czyli czy cele tej naszej biblioteki są zbieżne z tym, co, jakie z celami naszych pracowników. Bo naprawdę siła marzeń, siła zaangażowania jest nie do przecenienia i jeżeli ludzie są zaangażowani i są usatysfakcjonowani, te cele są zbieżne, dużo łatwiej jest prowadzić instytucję i naprawdę taka instytucja może odnosić sukcesy. Także te spójne cele pracowników i organizacji są bardzo ważne, a to wychodzi też w trakcie badań satysfakcji. Jeszcze tylko krótko chciałam powiedzieć, jak takie badanie satysfakcji można przeprowadzić. To nie jest żadna skomplikowana sprawa. Trzeba spełnić kilka warunków. Oczywiście można posiłkować się wiedzą, która jest w internecie, która jest ogólnie dostępna. W tej chwili jest mnóstwo stron, mnóstwo poradników, jak takie badanie przeprowadzić. Można z tego korzystać. Najważniejsze jest to, że w takim badaniu musimy zachować anonimowość. To znaczy, ankiety, które są wypełniane, muszą naprawdę, ludzie muszą wiedzieć, że te ankiety są anonimowe. Zresztą sami zastanówmy się, jeżeli nasz pracodawca przeprowadzałby takie badanie i jeżeli mielibyśmy się szczerze podzielić naszą opinią na temat różnych ważnych rzeczy, no to myślę sobie, że łatwiej byłoby nam to zrobić zupełnie szczerze, jeżeli te ankiety, te badanie prowadzone byłoby anonimowo. Ważne jest, żeby w takim badaniu brali udział wszyscy pracownicy, bo tylko wtedy, jak mamy, przepraszam, tylko wtedy mamy możliwość uzyskania tego obiektywnego wyniku. To, o czym już mówiłam, czyli dopasowanie tego badania do potrzeb naszej własnej biblioteki. Musimy się zastanowić, jaki jest cel tego badania, określić to sobie, co my chcemy właściwie przez to badanie osiągnąć i byłoby super, gdyby jednak mimo wszystko, to zresztą to pokazały nam te czynniki, które są ważne, byłoby super, gdybyśmy starali się jednak je jakoś zestandaryzować, tak, żeby móc na przykład porównać wyniki. Ja tutaj napisałam ten skrót BSC, chodziło mi o badanie satysfakcji czytelników, które jest prowadzone w ramach analizy funkcjonowania bibliotek, gdzie mamy jeden arkusz, który jest jakby standardowy dla wszystkich bibliotek i dzięki temu możemy porównywać wyniki naszego badania satysfakcji z wynikami badania satysfakcji innych bibliotek podobnych bądź podobnych wielkości, podobnych, funkcjonujących w podobnych miejscowościach, daje nam to jakąś możliwość porównania, co też jest bardzo, bardzo ważne. I to, co troszeczkę sobie tutaj przećwiczyliśmy na tej ankiecie, takie budowanie kwestionariusza badania satysfakcji, dobrze byłoby poprzeździć właśnie tym określeniem ważności kryteriów.
czyli wybrać odpowiednie kryteria, które faktycznie mogą wpływać na satysfakcję bądź brak satysfakcji w naszym zespole. Tak to w teorii wygląda. Myśmy w Bibliotece Gdynia spróbowali zrobić takie badanie satysfakcji. Teraz chciałabym powiedzieć trochę o tej praktyce, bo to, co wszystko, to o czym wszystkim mówiłam do tej pory, to jest teoria, natomiast praktyka wygląda czasem trochę inaczej. Jeszcze to, że właśnie to, o czym już kilkakrotnie mówiłam, że ten wynik badania satysfakcji daje nam możliwość, że jest wynikiem faktycznym, tak? Że mimo tego, że poczucie satysfakcji jest czymś subiektywnym, to jakby zebrane te wszystkie pojedyncze odczucia dają nam obiektywny wskaźnik. Oczywiście, jeżeli te badania wykonane są anonimowo. I też chciałabym od razu powiedzieć, że osoby zarządzające instytucjami nie powinny bać się badań satysfakcji, tylko wręcz przeciwnie, powinny z nich korzystać po to, żeby poprawiać funkcjonowanie swojego zespołu. O ile oczywiście uważają, tak jak ja, że ten zespół jest tym czynnikiem najważniejszym w działalności biblioteki. Dobrze, to w takim razie teraz krótko, bo już nie mamy zbyt wiele czasu, chciałam opowiedzieć o tym, w jaki sposób prowadziliśmy te badania satysfakcji w Bibliotece Gdynia. Zrobiliśmy to na próbę raz w zeszłym roku. Już wiem, że będziemy musieli, bardzo bym chciała to kontynuować, mam nadzieję, że moi pracownicy się zgodzą i już wiem, że będziemy musieli trochę ten arkusz zmienić, natomiast no, tak jak mówię, była to próba, nie było to badanie obowiązkowe, więc udział w nim wzięło 80 osób, 85 osób spośród 110, 113, które pracowały wówczas w bibliotece. Skala tego badania jest tutaj przedstawiona na tym slajdzie od 1 do 5, gdzie 1 oznaczał całkowity brak satysfakcji bądź niezgodę na stwierdzenie, bo tak był sformułowany ten arkusz pytań. A 5 pełną satysfakcję i zgodę na to, co tam jest napisane. Średnia wyszła, wydaje mi się, dość dobra, był 3,8 na te 5 punktów. Natomiast ten wykres, który tutaj jest obok, pokazuje rozłożenie wartości tej punktacji od 1 do 5 na procent osób, które brały udział w ankiecie. Ogólny, tak, dotyczący wszystkiego, co. Wszystkich odpowiedzi, które zebrałam i opracowywałam. Więc tak to wyglądało. Natomiast chciałam pokazać, jak to wygląda według podziału potrzeb, które zastosowaliśmy wcześniej na te cztery podstawowe potrzeby pracowników. Jeśli chodzi o potrzeby bezpieczeństwa, i teraz tak tutaj starałam się to pokazać kolorami, gdzie zielony jest tym kolorem pełnym nadziei, oznaczającym satysfakcję bądź pełną satysfakcję i zgodę, a czerwony i pomarańczowy niezgoda. Więc tutaj na tych grafach wypisane są pytania, które były zadawane bądź stwierdzenia, z którymi do którego trzeba było się ustosunkować, zadawane w ankiecie. Ankieta, tak jak wspominałam, była anonimowa. Więc spójrzcie, jeśli chodzi o tę potrzebę bezpieczeństwa, to pytaliśmy o wynagrodzenie, o stres w pracy, o tym, czy polecono, czy pracownik, osoba wypełniająca ankietę poleciłaby pracę w bibliotece swojemu znajomemu, ocenę poziomu stabilności, ocenę formy zatrudnienia. No i oczywiście poziom wynagrodzenia świeci się na czerwono i pomarańczowo. Natomiast mnie cieszy, że chociaż trochę jest tego zielonego, bo staraliśmy się ten poziom wynagrodzenia sukcesywnie podnosić. Natomiast praca mnie nie stresuje. Już wiem, że to pytanie powinniśmy sformułować trochę inaczej. Jednak ten stres w pracy jest niski, zatrudnienie w bibliotece też całkiem przyzwoicie, poziom stabilności jest też wysoko oceniany i forma zatrudnienia, umowa o pracę, bo jest to rodzaj umowy o pracy, tak jak zapewne w Państwa instytucjach podstawową naszą formą zatrudnienia jest umowa o pracę na czas nie
nieokreślony, też jest oceniany dość wysoko, ale już tutaj jako zespół zarządzający naszej biblioteki zastanawiamy się, co zrobić z tym poziomem wynagrodzenia, żeby jednak ta potrzeba zabezpieczenia materialnego była lepsza. Jest to, jak zapewne wszyscy wiecie, bardzo, bardzo trudne, natomiast no, jest to potwierdzenie naszych obaw, że tutaj w bibliotece niespecjalnie coś gra, jeśli chodzi o satysfakcję odczuwaną przez pracowników. Bycie w grupie, afiliacja. Bardzo cieszę się z tego wyniku, że on wyszedł tak wysoko, bo to jest aż 4,4 punkta na 5, więc cieszę się, że ludzie pracujący w naszej bibliotece potrafią stworzyć tą fajną atmosferę pracy i ta potrzeba bycia w grupie, bycia bezpiecznym w grupie jest ok, bo to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, która jest składową budowy, składa się na budowę zgranego i dobrego zespołu. Mamy kolejną rzecz, czyli tą potrzebę władzy i uznania i tutaj pytaliśmy, tu wiem, już widzę, chociaż niekoniecznie, bo najpierw sobie pomyślałam, że za dużo zadaliśmy tych pytań dotyczących właśnie tej potrzeby pracowników, natomiast duży poziom koloru czerwonego, pomarańczowego i żółtego wskazuje na to, że tutaj też niespecjalnie jest wszystko świetnie. No tutaj pytaliśmy o porównanie poziomu wynagrodzenia do podobnych na oferty na rynku pracy i tutaj jest największe jakby takie niezadowolenie wśród naszych pracowników, czyli tutaj panuje przekonanie, że jednak zarabiamy dużo mniej niż na podobnych stanowiskach gdzie indziej. Też bardziej nawet martwi mnie to, że zależność między płacą a osiąganymi przeze mnie wynikami oceniam jako niesatysfakcjonujące bądź po prostu no, takie słabe, bo to jest coś, nad czym jesteśmy w stanie pracować i będziemy nad tym pracować, żeby to poczucie sprawiedliwości wśród osób pracujących w bibliotece było większe. Fizyczne warunki pracy, sposób awansowania pracowników, mamy swoją ścieżkę awansu, ale też tutaj jest, no ale jest też trochę tego zielonego, więc nie jest najgorzej. Ja nie będę tutaj przedstawiać Państwu całego tego raportu, tej analizy, no bo to też nie o to chodzi, tylko bardziej chodzi o to, o co pytaliśmy w ankiecie, o zaangażowanie i to jest fajne, że wysiłek i zaangażowanie są doceniane przez przełożonego, tutaj mamy dużo zielonego i przełożony dobrze zna się na pracy, czyli to też wpływa na to, że faktycznie czujemy się osobami we właściwym zespole i jakby nasze osiągnięcia przez przynajmniej przełożonego bezpośredniego mogą być doceniane, mogą być dobrze oceniane, dlatego że ten przełożony zna się na pracy. I w potrzebie rozwoju jest całkiem dobrze, bo mamy to 4,1 nam wyszło. Więc tutaj pytaliśmy oczywiście, czy wykorzystuje się kwalifikacje w pracy, czy pracownik ma jasno zdefiniowane cele pracy, czy może brać udział w szkoleniach i czy te szkolenia są satysfakcjonujące, zakres obowiązków i możliwość rozwoju w bibliotece. I takie były te pytania, które zadawaliśmy w ankiecie, w tym pierwszym badaniu satysfakcji. Wnioski są takie, że wiemy, nad czym musimy pracować. Myślę, że musimy też popracować trochę nad tą ankietą, nawet nie trochę, a bardzo, ale tak jak mówię, była to próba, było to nasze pierwsze badanie, ale chcę, żeby było kontynuowane i po prostu zastanawiam się teraz też, jak ta sytuacja pandemii, w której jesteśmy, całkowita zmiana warunków pracy, która nastąpiła od marca, wpłynie na tą satysfakcję, na wynik badania satysfakcji, na ten współczynnik satysfakcji, który odczuwamy w naszym zespole. Myślę, że wpłynie bardzo, ale też staramy się, żeby jakby odpowiedzieć na te wszystkie potrzeby naszych pracowników, żeby ta praca w czasie pandemii też była możliwie satysfakcjonująca. Więc na pytanie, czy warto prowadzić badania satysfakcji pracowników bibliotek, osobiście uważam, że naprawdę, naprawdę warto. Dlaczego warto? O tym już trochę powiedziałam, ale chciałabym jeszcze powiedzieć, że takie badania satysfakcji, oprócz tego, że
pokazują obiektywnie, jeżeli wszystkie wyniki dobrze zbierzemy i przeanalizujemy, pokazują obiektywnie, jaki jest poziom satysfakcji w naszym zespole, to też mogą pokazać rzeczy, których możemy nie dostrzegać, szczególnie przy na przykład dużych zespołach. Często badania satysfakcji pokazują takie niepokojące rzeczy. Jeżeli na przykład jest w zespole, wydarzy się mobbing, to też czasem wychodzi nam w badaniach satysfakcji. Myśmy zadawali jeszcze w naszym badaniu dwa pytania otwarte. Prosiliśmy uczestników tego badania, żeby powiedzieli, co ich najbardziej cieszy w pracy, ale też co chcieliby usprawnić w bibliotece. I myślę sobie, że to też jakby jest dodatkową wartością takiego badania, że jest możliwość wyrażenia zespołu i opinii, i że ten zespół staje się coraz bardziej zintegrowany. Na pewno takie badanie satysfakcji spowoduje regularne przeprowadzanie takiego badania i przede wszystkim wyciąganie wniosków i wdrażanie rozwiązań, które z tych wniosków wypływają, spowoduje wzrost zaangażowania pracowników, i powoduje, że kulturę naszej biblioteki budujemy na tym zaangażowaniu pracowników, co jest według mnie bardzo ważne, zwłaszcza teraz, zwłaszcza w tych czasach, które teraz są, kiedy jest, jak już mówiłam na początku, pracownik jest podstawową wartością w zakładzie pracy, tak? Bo wszystko inne możemy zmienić. Wszystko inne możemy załatwić w inny sposób, ale jeżeli w zespole nie dzieje się dobrze, jeżeli nie mamy dobrych pracowników i jeżeli ludzie, którzy stanowią ten zespół, czują się w nim źle, no to instytucja, myślę, że żadna instytucja, nie tylko biblioteka, po prostu nie będzie dobrze pracować, nie będzie miała dobrego wizerunku, nie będzie otwarta na zmiany, nie będzie zwinna, jak to się teraz mówi, a teraz musimy być bardzo otwarci na zmiany, bo wszystko się wokół nas zmienia, dlatego uważam, że warto prowadzić badania satysfakcji pracowników bibliotek. I na samym końcu chciałam powiedzieć, że dlaczego się tak cieszyłam z tego, że te kryteria nam wyszły takie dość zbieżne, jeśli chodzi o ich ważność, ponieważ uważam, że powinno się prowadzić takie badanie satysfakcji, podobnie jak badanie satysfakcji czytelników, we wszystkich bibliotekach, które będą chciały do tego przystąpić, za pomocą bardzo takiego zestandaryzowanego formularza, tak żeby te wyniki można było porównywać, też po to, żeby stanowiły one jakiś taki materiał rzeczniczy do tego, żeby walczyć o naszą pozycję, o pozycję bibliotek i o pozycję bibliotekarzy ogólnie, tak jak każda inna grupa zawodowa. Nie wiem, czy dobrze wyraziłam moją chęć, ale naprawdę uważam, że powinniśmy się odważyć na coś takiego, żeby po prostu badać satysfakcję pracowników ogólnie, po prostu tak samo jak badamy satysfakcję czytelników. Przekroczyłam 1 minutę czasu, bardzo, bardzo dziękuję i jeżeli są jakieś pytania, to bardzo chętnie na nie odpowiem. Dziękuję bardzo. Natalia, bardzo dziękuję za prezentację. Widzę powoli, że się pojawiają pytania na czacie. Pojawiają się również komentarze, że to, co mówisz, jest ważne, że jest potrzebne, że się nie wszędzie odbywa, a powinno. W związku z tym to też jakby zachęcamy, żeby się tym webinarium, nagraniem z tego webinarium dzielić z osobami, które mogą być tym zainteresowane. Państwa zachęcam teraz do zadawania pytań na czacie. Przypominam, że żeby zadać pytanie, to należy w miejscu, gdzie się wpisuje je, kliknąć w ikonkę ze znakiem zapytania. Wówczas my to pytanie widzimy jako pytanie i będziemy mogli Państwu wyświetlić. Ja, korzystając z okazji, pokażę Państwu już pierwsze pytanie, które się tutaj pojawiło. I pytanie zadane przez panią Annę brzmi: jak zachęcić do poznania opinii o satysfakcji pracowników pracodawcę, który nie jestem zainteresowany? Jedno z trudniejszych chyba pytań. To jest trudne pytanie. Wydaje mi się, że zaczęłabym od tego, żeby przedstawić, jakie korzyści takie badanie może przynieść pracodawcy. To znaczy, jeżeli ten pracodawca
jeżeli dyrektor biblioteki dba o swój zespół, może po prostu no, nie pomyślał o tym, że takie badanie należałoby, można przeprowadzić, że nie, ono nie wymaga Bóg wie jakich nakładów finansowych, że to wszystko można zrobić samemu i że wyniki tego badania pokażą, gdzie trzeba pracować bardziej nad budową zespołu i że zadowolony pracownik jest naprawdę dużo lepszym pracownikiem i że właśnie to zaangażowanie pracowników może stać się największą wartością zespołu biblioteki. To naprawdę jest trudne pytanie, ciężko mi jest na nie odpowiedzieć, bo każdy przypadek pewnie jest indywidualny. Natomiast ja naprawdę bym zaczęła od tego, żeby pokazać, jakie są plusy dla zarządzającego właśnie przeprowadzenia takiego badania satysfakcji. Dziękuję. I teraz dla odmiany inne pytanie. Jak zachęcić pracowników do badania satysfakcji? Dyrektor chce, a pracownicy uważają to za stratę czasu. Prosto je zrobić jako badanie obowiązkowe, anonimowe, obowiązkowe badanie. Tak bym zrobiła. U nas robiliśmy to nieobowiązkowo, ale wiem, że teraz już, jeżeli będziemy to powtarzać, no to po prostu będziemy musieli to wszyscy zrobić, bo wtedy to ma tak naprawdę wartość obiektywną. I dyrektor musi po prostu powiedzieć, że jest to część strategii zarządzania zespołem. Dyrektor ma takie prawo i może to akurat w tym momencie wykorzystać. I to wcale nie znaczy, że to badanie satysfakcji będzie gorsze. Bo tu nie chodzi o to, żeby to badanie było dla osób, które chcą je zrobić, tylko najważniejsze jest, że badanie powinno być anonimowe, żeby ludzie mogli się bezpiecznie wypowiedzieć. Pojawiło się kolejne pytanie podobnego typu jak już wcześniej, jak zachęcić dyrektora do zrobienia takiego badania. To na to pytanie już Natalia odpowiedziała, chyba że Natalia ci coś jeszcze przyszło do głowy, czym możesz się podzielić. Ja jednocześnie jakby widzę Państwa komentarze, że jest jakiś problem z wpisywaniem komentarzy na czacie, że one się nie publikują tak, jak Państwo je wpisali. Przyznam, że nie wiem, z czego to może wynikać. To jest jakiś błąd techniczny platformy, który oczywiście zgłosimy, natomiast w tym momencie jakby nie mogę Państwu nic na to poradzić. Jakby zachęcam do ponownego zadania pytania na czacie. Natalia, czy masz jeszcze jakiś komentarz do tego pytania? Ja naprawdę zachęcam pracowników do tego, żeby otwarcie starać się rozmawiać z osobami, które zarządzają bibliotekami i po prostu powiedzieć, dlaczego uważa się, że takie badania są potrzebne. Wiem, że to czasem jest trudno, ale dyrektorzy bibliotek są odpowiedzialni za swoje zespoły. Prawdą jest to, że jako dyrektor instytucji jesteśmy odpowiedzialni za to wszystko, co się w niej dzieje, ale więc jesteśmy też odpowiedzialni za zespół, który w tej bibliotece funkcjonuje, a że biblioteka każdemu dyrektorowi zależy na tym, żeby jego biblioteka odnosiła sukcesy. Żeby biblioteka odnosiła sukcesy, zespół musi być zgrany w miarę możliwości zadowolony z tego, co robi, musi mieć te uwspólnione cele, musi według mnie mieć takie poczucie do współdziałania i współzarządzania jakby biblioteką, bo w momencie, kiedy mamy taką możliwość, że czymś jesteśmy zaangażowani w jakiś proces zarządzania, decyzyjność, mamy wpływ, to również bierzemy na siebie odpowiedzialność. I to ja zawsze podkreślam na naszych zebraniach, że to, że mamy wpływ na pewne decyzje, to musimy je podejmować tym bardziej odpowiedzialnie, bo my później wszyscy za nie ponosimy odpowiedzialność. I trzeba tym dyrektorom bibliotek, którzy są mądrymi osobami, mówić o tym, że takie badanie spowoduje, że zespół będzie bardziej zgrany, bardziej zaangażowany w działanie, a dyrektor będzie wiedział, nad którymi sferami tego procesu zarządzania powinien się bardziej pochylić. Dziękuję. Jest pewna propozycja, która się tutaj pojawiła. Ja ją w tym momencie publikuję. Pani Cecylia pisze, a może warto włączyć w ten proces SBP bądź związki zawodowe.
Ja myślę, że SBP, nie wiem, czy, bo ja jestem członkiem SBP, natomiast jestem szarym członkiem, więc nie wiem, jak to się odbywa. Natomiast SBP jest współautorem badania satysfakcji czytelników w ramach analizy funkcjonowania bibliotek i w ogóle tego projektu analizy funkcjonowania bibliotek, więc myślę sobie, że mógłby, że Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich mogło być zainteresowane, żeby jakby rozszerzyć to badanie bibliotek, które jest już w tej chwili robione i chociażby po to, żeby zbierać dane ze wszystkich bibliotek, które są w Polsce, spróbować wdrożyć takie badanie satysfakcji pracowników bibliotek w ramach tej analizy funkcjonowania bibliotek. Ja uważam, że to jest jakby kolejnym koniecznym krokiem, który powinno się w tej analizie znaleźć. Więc jeżeli ktoś może, to oczywiście. I kolejne pytanie z kategorii trudne. Jak z kolei zmobilizować dyrekcję do zmian, które należy wprowadzić po uzyskaniu niezadowalającego wyniku takiego badania? Natalia, ja ci dam sekundę na to, żebyś się zastanowiła nad tym pytaniem, bo wiem, że odpowiedź na nie może być pewnym wyzwaniem. A Państwa po pierwsze przepraszam za to, że jeżeli Państwo słyszą takie odgłosy dziwne, ale właśnie nad Warszawą przychodzi burza, więc grzmi i błyska. Po drugie, korzystając z tego, że Państwo jeszcze są z nami i zanim się jeszcze rozłączymy i spotkamy po raz kolejny. Chciałam właśnie zachęcić Państwa do kolejnego spotkania z nami podczas webinarium, które się odbędzie 25 czerwca, jeszcze w czerwcu. I to webinarium będzie z kolei poświęcone tematowi wypalenia zawodowego. Tak? Temat tego webinarium brzmi, czy czasem nie warto się wypalić, żeby znów ruszyć z kopyta. Prowadzący Karol Baranowski, bibliotekarz z Krakowa, dwóch różnych bibliotek, jeżeli mnie pamięć nie myli i nadal są to dane aktualne oraz oczywiście członek Stowarzyszenia Labib. W związku z tym jakby zachęcam do tego, żeby się już teraz rejestrować, zapisywać w kalendarzach 25 czerwca. Natalia, czy masz jakąś radę, odpowiedź na to pytanie? To jest bardzo, bardzo ciężkie pytanie, ponieważ no, to wszystko zależy od osoby, która jest dyrektorem bibliotek, ale tak ja wierzę, że ludzie są dobrzy, to znaczy, że ludzie są z natury dobrzy. Jeżeli się przekona dyrekcję do tego, bądź dyrekcja sama się przekona do tego, że takie badanie jest wartościowe i trzeba je zrobić, no to jest po prostu jakby naturalny następny krok. To też jest, no, przepraszam, że to powiem, ale to też jest tak, że jeżeli coś zrobimy, wyciągamy jakieś wnioski i potem nie staramy się ich wdrożyć i zrealizować czegoś chociażby, żeby w jakikolwiek sposób poprawić sytuację, no to robienie takiego badania jest bez sensu. Więc jeżeli ktoś się decyduje na to, żeby zrobić takie badanie, wydaje mi się, że takim logicznym następnym krokiem będzie pochylenie się nad tym, co zrobić, żeby było lepiej, żeby wykorzystać po prostu badanie do tego, żeby do jakiegoś praktycznego celu, bo przecież o to nam chodzi. Wszystkim dyrektorom bibliotek chodzi o to, żeby te biblioteki, tak ja mam przekonanie, żeby te biblioteki funkcjonowały dobrze, a zespół jest podstawową wartością w bibliotece, więc jakby to jest, moim zdaniem jest to następny krok, następny logiczny krok. I tak mi się wydaje. Nie mam absolutnie żadnych złotych rad, po prostu nie wiem, ale wydaje mi się, że jeżeli się przeprowadzi takie badanie, to po prostu straci się twarz, jeżeli się dalej czegoś z nim nie zrobi. I na pewno pracownicy nie będą chcieli uczestniczyć w kolejnym takim badaniu, no bo wtedy to jakby nie ma sensu. Tak mi się wydaje. Na czacie nie ma więcej pytań. Są natomiast kolejne podziękowania dla Natalii. Ja również bardzo dziękuję za to, że mogłam się podzielić z Wami tym, co myślę na temat właśnie badania pracowników, satysfakcji pracowników. Jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, jedną bardzo ważną rzecz, że jako Stowarzyszenie Labib i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która nas bardzo wspiera, zaczynamy realizację projektu Praktyka dla Praktyka. Jest 7 bibliotek partnerskich, jest to też rzecz, która jest ważna w pracy w bibliotece, być może nie wiąże się bezpośrednio z badaniem satysfakcji, ale na pewno wiąże się z satysfakcją z pracy, ponieważ mamy 7 bibliotek partnerskich, które zdecydowały się w tym
roku wziąć udział w praktyce dla praktyka, czyli oznacza to, że będzie można wyjechać na wymianę pracowniczą i rozpoczynamy już wkrótce, w przyszłym tygodniu nabór do tego projektu, więc być może ktoś z Państwa będący na tym webinarium zechce odwiedzić jedną z naszych 7 bibliotek partnerskich i po prostu spędzić 5 dni w pracy w zupełnie innej bibliotece, zdobywając nowe doświadczenia, poznając nowe osoby, bo naprawdę warto. Na tym naszym blogu Praktyka dla Praktyka opisane są relacje uczestników poprzednich edycji. Warto sobie to poczytać i wziąć udział w naszym programie Praktyka dla Praktyka. To tak trochę reklamy na koniec. Bardzo słusznie, ja też jakby wykorzystałam jeszcze tą chwilę, która została jeszcze na jedną reklamę, ale w międzyczasie pojawił się na czacie link do projektu, do strony projektu Praktyka dla Praktyka, w związku z tym mogą Państwo tam klikać i dowiadywać się o szczegóły. Serdecznie też zachęcam do tego, tego niezwykłego doświadczenia, jako jest możliwość takiej wymiany. I tak jak wspomniałam, też chciałam jeszcze wykorzystać ten moment, żeby Państwa zaprosić jeszcze jednego projektu, który jest realizowany przez FRSI wspólnie ze Stowarzyszeniem LABIP. Jak widać, jakby nasze ścieżki się na wielu różnych polach tutaj przecinają. I to jest projekt, który wczoraj żeśmy rekrutację do niego uruchomili. Ja w tym momencie wklejam link. Projekt się nazywa... O, poszło. Biblioteka online, program szkoleniowy, jest ofertą dla tych wszystkich bibliotek, które chcą rozwijać swoją ofertę online dla użytkowników. On oczywiście powstał jakby w kontekście pandemii i tego, co się działo w Polsce, na świecie, również w bibliotekach, i jest taką próbą zachęcenia Państwa do refleksji nad tym, jakby co z tą ofertą online można robić, ale również jak wspierać zespół biblioteczny po to, żeby lepiej się odnajdywali w takiej zdalnej pracy i również pracy z użytkownikami. W związku z tym zachęcam do zajrzenia na stronę biblioteki.org, do aktualności, tam jest w tym momencie pojawiła się taka informacja właśnie, jak można wziąć udział w tym projekcie. On się zaczyna już bardzo niedługo, jest krótki i intensywny, ale na pewno warto. Proszę Państwa również na czacie o link do kolejnego webinarium, wypalenie zawodowe. Ja w tym momencie nie wiem, czy ten link odszukam, spróbuję na szybko to zrobić. Tak, już widzę go, więc w związku z tym wklejam. Natomiast ten link też jest oczywiście dostępny na portalu LABIP i też Państwa tam odsyłam. I kończąc, po raz kolejny zachęcam do tego, żeby Państwo się dzielili swoimi doświadczeniami, tego, co wychodzi w bibliotekach od tej strony organizacyjnej, a być może tego, co nie wychodzi i co warto zmieniać, zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i punktu widzenia osoby zarządzającej. Tak jak wspomniałam na początku, wszystkie te artykuły, które się pojawią w czerwcu w ramach naszego miesiąca tematycznego, które będą spełniać kryteria udziału w konkursie, szczegóły konkursu są również opisane na portalu LABIP, wezmą w nim udział. Konkurs nazywa się Dziel się wiedzą, wygrywaj nagrody z LABIP i można wygrać czytniki e-book. W związku z tym bardzo serdecznie do tego zachęcam. Natalia, Tobie bardzo dziękuję i liczę na kolejne wspólne webinarium. Ja również i bardzo, bardzo Martyna dziękuję, bo to już nie pierwsze nasze webinarium. Mam nadzieję, że zostaniemy w tym tandemie dość długo, ale też bardzo, bardzo Państwu dziękuję za to, że zechcieliście mnie wysłuchać i że zadawaliście pytania. I naprawdę zachęcam do tego, żeby pochylić się nad badaniami satysfakcji, bo to jest naprawdę bardzo ważne. I jeżeli, nie puściłam ostatniego slajdu, jeżeli mogę w czymkolwiek pomóc, to naprawdę zapraszam też do kontaktu do Biblioteki Gdynia. Tam jesteśmy zespołem, który chętnie pomaga i też chętnie się zapoznajemy z nowymi osobami i nowymi bibliotekarzami. Dziękuję i do zobaczenia. Bardzo dziękujemy i tak jak Pani wspomniała, do zobaczenia na kolejnym webinarium. A jak już przypominam, kolejny webinarium w przyszłym tygodniu, 25 czerwca. Do widzenia.